Proszę, przedstaw nam się. Adam Zych, jestem dziennikarzem, fotoreporterem, specjalizuję się w turystyce, odwiedzam przeróżne miejsca na świecie. Jeżdżę po to, żeby zarażać innych, żeby pokazywać innym to, co jest fajne, to, co jest ciekawe, to, co jest nieznane. Wydaje mi się, że właśnie w taki sposób należy promować turystykę, pokazując to, co jest do odkrycia, pokazując to, co jest do zobaczenia i do poznania. No właśnie chcę z Tobą rozmawiać jako specjalista z dziedziny turystyki. My tutaj od środy gościliśmy na terenie Suwalszczyzny, ziemi augustowskiej, sajneńskiej, gości z Białorusi, także Polaków. Ty jesteś jednym z nich. I tutaj rola była Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, rozpropagowanie Suwalszczyzny, ale może akcja była taka, zniesienie barier granic. Nie wiem, czy to nam się uda, nie? Ale jak ty widzisz, czy jest szansa, jeżdżąc po świecie, po kraju, że ta turystyka pójdzie i na wschód? Przykłady pokazują, że wizy są znoszone, dwustronne umowy przewidują takie procedury, że potem albo te wizy są formalnością tylko do załatwienia od razu na granicy przy przejeżdżaniu, albo jest taka rzecz, że te wizy załatwia się wcześniej. Myślę, że prędzej czy później z Białorusią albo będą wizy bezpłatne na granicy. Ale będzie to wcześniej czy później? No pewnie jeszcze trochę potrzeba czasu. Dokumenty, z tego co wiem, są przygotowane i podpisane, zaakceptowane przez prezydentów, zaakceptowane przez parlamenty. Jest kwestia wdrożenia tego. Jak długo to będziemy wdrażać, trudno to przewidzieć. Pewnie kiedyś. Potrzebna jest wola polityków głównie tutaj. Potrzebna jest wola polityków i potrzebna jest wola potem dyplomatów. Wydaje się, że to pewnie niedługo nastąpi, dlatego że zamykanie się szczególnie na turystyczne takie wyjazdy, czy na wyjazdy rodzinne, wakacyjne, no to po prostu jest krok w złym kierunku. I trzeba dążyć do tego, żeby ludzie, którzy chcą pojechać, zobaczyć, odwiedzić, napić się kawy, popływać w akwaparku, mogli swobodnie przyjechać. Tak jak jeździmy na Litwę, jeździmy do innych krajów Europy. No, Białoruś w końcu też jest w Europie. Jest bardzo atrakcyjna, jest bardzo uporządkowana, jest tam czysto, jest ładnie. Polaków traktują jako swoich sąsiadów. Myślę, że warto odkryć. Tym bardziej, że jest duży procent Polaków tam jeszcze mieszkających. No, kiedyś granica była dalej. Z tego Polacy, którzy zostali po tamtej stronie, no, nadal się czują Polakami. Oni pewnie mają jakieś bariery w podróżowaniu, ale mniejsze niż turyści. Myślę, że warto ułatwić i jednym i drugim to, żebyśmy mogli się odwiedzać, poznawać nasze walory przyrodnicze, nasze możliwości turystyczne. Myślę, że temu służy ten projekt i brałem już wcześniej udział w projekcie na Białorusi, ale także w Polsce. I myślę, że to bardzo dobrze pokazuje. Zarówno my się uczymy od nich, bo pewnie oni mają też niektóre rzeczy dobre, dobrze zorganizowane, a oni się uczą od nas. Nie ma u nas ideałów. Od nich możemy się uczyć remontu kanału augustowskiego. I porządku. Porządku, mają dobre drogi, mają dobre oznakowanie, mają czysto, mają uporządkowane miasto. Grodno może być przykładem, jak jest piękne, śliczne, czyste. Grodno jest bardzo ładne, bardzo kolorowe, bardzo czyste, nie tylko na ulicy, ale także w środku. Gdzieś w bramach, gdzieś w zaułkach, gdzieś z tyłu i myślę, że warto na pewno to pokazywać, bo jest to niewątpliwie zaleta tego, że no, Białoruś jest już krajem Europy, natomiast no, te wizy, które są w obie strony, one niestety bardzo mocno ograniczają w tej chwili, przeszkadzają i ludzie idąc na łatwiznę w turystyce wybierają kierunek na przykład Egipt, bo jest łatwiej, tak, bo jest szybciej. Idzie do biura turystycznego, kupuje w czasy i już jest w Egipcie. Jeżeli ma wizę, to ma na granicy, płaci 10 czy 15 euro i wchodzi. I myślę, że tego samego rodzaju, jeżeli już ta wiza miałaby zostać, to tego samego rodzaju procedury powinny być na Białorusi i do Polski. Że jako z osobą zajmującą się turystyką, propagującą, jeżdżącą, odwiedzającą, chciałbym z Tobą trochę porozmawiać o Suwalszczyźnie. Czy ta Suwalszczyzna to jest naprawdę kraina baśniowa? Jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, na pewno tak. Wiele jeszcze trzeba zrobić. Przede wszystkim pewnie drogi trzeba dobre wybudować. Przede wszystkim trzeba je dobrze oznaczyć. Oznaczyć wszystkie te miejsca, które są warte odwiedzenia. Zarówno na planach, na mapach, tak żeby powiedzmy ludzie nie będący. To znaczy mamy rozumieć, że źle jesteśmy oznakowani. Znaczy niektóre atrakcje, które są warte zobaczenia, znają tylko miejscowi ludzie, którzy mieszkają i ktoś, kto będzie jechał z drugiego końca Polski, być może przeoczy.
więc pewnie dobrze trzeba oznakować na każdej drodze i na każdej mapie to, co jest wartego i ciekawego do zobaczenia, aby tak naprawdę w te ciekawe, niedostępne jeszcze do niedawna miejsca mogli docierać także turyści z innych części Polski. Ci, którzy mieszkają w drugim końcu, na zachodzie, na południu Polski. Po rejestracjach samochodu widać, że jest coraz więcej tych osób. Myślę, że warto im pokazywać i ułatwiać im dostęp do tych miejsc, bo przez to będą odkrywać, będą polecać innym i tak naprawdę przez to jest ten rozwój turystyki. Na Suwalszczyźnie który raz jesteś? Na Suwalszczyźnie jestem pewnie z 6., 7. raz. Co się najbardziej podoba na tej Suwalszczyźnie? Znaczy, powiem tak, Suwalszczyzna jest takim trochę mało znanym regionem. Bardziej znanym regionem w Polsce są Mazury ze względu na liczne jeziora i sporty wodne. No, ale natomiast... w Polsce nawet określają nas Mazurami. No, jest to mylne, prawda? Mazury graniczą z Suwalszczyzną, ale no nie są, na Suwalszczyźnie nie ma Mazur. Krajobraz jest pewnie podobny, jest cała masa jezior, na których także można uprawiać turystykę wodną. Być może na Mazury jest bliżej z centrum Polski, dlatego stały się takie bardziej popularne. Być może są jakieś jeszcze inne czynniki, ale wydaje się, że suwalskie jeziora czy suwalskie takie atrakcje turystyczne są jeszcze mniej oblegane i chociażby z tego powodu warto je polecać i warto je nadal odkrywać po to, żebyśmy mieli coraz to nowych turystów, którzy będą się zachwycać tym, co przyroda dawno temu stworzyła, a my dopiero odkrywamy. Ja może mam za ostre, za mocne określenie, ale mówię, że na Suwalszczyźnie jest raj na ziemi. No pewnie taki polski raj na ziemi jest. Każdy ma ten swój raj na ziemi. Jedni lubią, kiedy jest gorąco i świeci mocne słońce. Inni lubią ciszę, spokój, jezioro i las. Więc każdy musi wybrać to, gdzie chciałby jeździć. Natomiast na pewno warto raz przyjechać, żeby się zachwycić. Zachwycić albo nie zachwycić, ale poznać, zobaczyć. I tak, nie ma mieć... możliwości, żeby wszystkim się podobało. No, pewnie nie ma, natomiast wszyscy, którzy mieszkają w miastach, którzy są zabiegani, zapracowani, zmęczeni, chętnie tutaj będą mogli odpocząć i znaleźć jakiś tam swój kawałek, który... No właśnie o ten kawałek. Chciałbym jeden charakterystyczny punkt, miejsce, które byś polecił. Ty, jako przyjezdny tutaj. Czy na pewno jest kanał Augustowski bardzo fajny. Można nim płynąć w stronę granicy. Tam oczywiście są na razie remontowane śluzy, ale no kawałki są takie, gdzie można przepłynąć. Piękne jest jezioro Wigry, piękny jest Augustów. Może niekoniecznie w samym ścisłym sezonie, bo jest trochę zatłoczony, ale już poza sezonem jest dużo luźniej, jest dużo przyjemniej. No i myślę, że każdy powinien odkryć coś swojego. Na pewno tutaj w tym regionie bardzo popularne są kajaki, bardzo popularne są głównie kajaki z racji, że można je łatwo przetransportować i dużo ludzi korzysta z tych uroków. Naprawdę warto, bo są te miejsca przepiękne i jadąc szybciej, czy płynąc szybciej czymś, nie zobaczymy tego, co widzimy z kajaka. Ja płynąc powoli, przemieszczając się, czujemy z jednej strony świeże powietrze, możemy pooglądać ptaki. Kontakt z naturą. I mamy bezpośredni kontakt z naturą. Odpoczywamy, a jednocześnie mamy też ruch. Czyli nie jest to taki typowo bierny odpoczynek, ale odpoczynek, który z jednej strony pozwala nam troszeczkę złapać energii, a z drugiej strony także naszemu ciału dać trochę ruchu, które no, pozwala lepiej funkcjonować i lepiej cieszyć się lepszym zdrowiem. Czy mam rozumieć, że opinia pod Twoim piórem i obiektywem będzie dla Suwalszczyzny pozytywna? No, moja opinia jest pozytywna. Jestem już tutaj trzeci raz na tym projekcie. Gdyby mi się nie podobało, pewnie bym nie przyjechał. Nie lubię robić niczego na siłę. A tutaj jest na tyle fajnie, że no, warto odkrywać coraz to nowe miejsca, bo trzeba podkreślić, każde z tych miejsc jest inne i każde ma jakiś swój urok. Czasami zwykły kamień ma bardzo fajną, długą historię, a czasami, nie wiem, plaża nad jeziorem jest piękna i widok jest zachwycający, gdzie można patrzeć godzinami w jedno miejsce, więc myślę, że jest tu bardzo wiele atrakcji, bardzo dużo ciekawych miejsc. Każdy musi odkryć coś swojego i te miejsca potem polecać, wracać do tych miejsc. To jest najważniejsze. A więc polecaj te miejsca. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku planujemy zorganizowanie spływu kajakowego dla dziennikarzy, typowy spływ dla dziennikarzy z Wigier do Druskiennik. Chętnie wezmę w nim udział. Nigdy nie płynąłem jeszcze do Druskiennik. Płynąłem tam co prawda po Niemnie, ale statkiem. Chętnie się powtórzę to kajakiem, bo no, pogranicze polsko-litewskie też jest fajne, też jest ciekawe. Jest tam mnóstwo przyrody, no, mnóstwo rzek, kanałów, jezior,
po których można pływać, poruszać się i przepływać z jednego miejsca na drugie. A więc już zapraszam. Bardzo dziękuję, chętnie dziękuję wezmę bardzo. Udział. Dziękuję. Dziękuję. Przyjemnie. W naszym sanatorium można oczywiście podleczyć się, zregenerować i relaksować, odpocząć i mieć bardzo fajny czas i przygotować się do nowych waszych prac. Oczywiście bez leczenia my mamy jeszcze kilku rzeczy, że możecie i spróbować Nordic Walking i oczywiście możecie spróbować squash. Zapraszam do sanatorium Egle. To jest tylko 95 km od Suwałk.